jednej stronie i po drugiej są zupełnie puste. Nieco dalej mamy trzy stalagmity wolno stojące zwane gnikami albo trójcą. To po prawej waszej stronie, a po lewej stronie przepiękne polewy kalcytowe o różnym ukształtowaniu i zabarwieniu, zwane budyniowymi, a ze skroku zbliżają setki pęknych stalaktytów. No a przed nami korytarz, który już troszeczkę jest nam znany, prawda? Ten po prawej stronie. Korytarzem przyszedł do tego miejsca, gdzie my jesteśmy teraz. Pierwsi odkrywcy, oczywiście, że tak. Oni właśnie sobie skrócili drogę, przyszli tym korytarzem. I penetrację z sali pałacowej rozpoczęli od tego miejsca, gdzie my kończymy jej zwiedzanie. Natomiast z tyłu za wami mam pięknie ukształtowaną polewę kalcytową, w taki wodospadowy sposób, ze złotymi naciekami, które oczywiście nie mają nic wspólnego ze złotem, ponieważ są to także związki żelaza wtopione w tą polewę kalcytową. Zaś ten punkcik, który tutaj wam teraz podświetla, to szkielet nietoperza, który staje się coraz mniej widoczny, ponieważ ta polewa kalcytowa pokrywa go coraz bardziej. A w tym zakątku po prawej stronie macie zebrane wszystkie formy szaty naciekowej, jakie mogliśmy zobaczyć na tej jaskini. I w tym miejscu będziemy się żegnać z tą przepiękną szatą naciekową, takim bardzo oryginalnym, ale bardzo rzadko występującym naciekiem. Jest to tak zwany naciek wełnowy. Rzadko występuje w jaskiniach. Jeżeli się pojawia, to zwykle tam, gdzie jest ciągły przepływ wody i ruch powietrza. I w naszej jaskini usadowił się właśnie tutaj. Ta górna część nacieku i ta dolna zwana jest runem owieczki. A my za chwilę wejdziemy do korytarza, który nazywamy wodnym, ponieważ w momencie odkrycia był wypełniony do połowy wodą. Ciekawostką w tym korytarzu będzie taki stalaktyt wynikający z bocznej ściany po prawej stronie. Mam nadzieję, że wszyscy go zobaczycie. Jest on osłonięty taką fleksą w celu zabezpieczenia. Wędrujecie tym korytarzem do zakrętu i przed taką skrzyneczką jak ta zatrzymujecie się po lewej stronie chodnika. Proszę bardzo. Dominik, odwróćcie się, zrobię wam zdjęcie. No idź, idź już. Uwaga na główki. Po lewej stronie chodnika powinnam was wyprzedzić prawą stroną. Podświetlonej ściany. Miejsce tam, to, które, gdzie staliśmy, nazwałam labiryntem. Zaś ten korytarz z tamtej strony nazwałam ja
Ktoś pamięta? Tak? Kogo? Człowieka pierwotnego. Tak jest, korytarz człowieka pierwotnego. Powstał na szczelinie pionowej, biegnie wzdłuż linii prostej. To też jest bardzo dobrze widoczne. My możemy się troszeczkę pozastanawiać, dlaczego taka nazwa, bo mimo licznych badań śladów człowieka pierwotnego nie znaleziono, a mimo to korytarz o takiej nazwie mamy. Otóż między odkrywcami i naukowcami była taka niepisana umowa. Każdy z nich, docierając jako pierwszy do sali korytarza szczeliny, mógł to miejsce nazwać według własnego uznania. Jeden z odkrywców, kiedy dotarł tutaj na tym korytarzu, na tym spągu znalazł kamienie poukładane w takie nieregularne kółeczka. Był przekonany, że jest to pozostałość po palenisku człowieka pierwotnego i dlatego tak też ten korytarz nazwał. Późniejsze badania geologiczne tych kamiennych okółek wykazały, że one nie miały nic wspólnego z człowiekiem pierwotnym. Były to tak zwane gleby poligonalne, które występują wszędzie tam, gdzie ziemia bardzo głęboko zamarzając, wypycha kamienie na zewnątrz, one opadając, tworzą takie wianuszki. My możemy się tylko dzisiaj pozastanawiać, czy tutaj mógł mieszkać